Zwycięzcą raciborskiej części konkursu został 40-letni wówczas opolski artysta Jan Borowczak. Uprawiał rzeźbę, grafikę i malarstwo, ale do historii polskiej sztuki przeszedł jako autor monumentalnych pomników. Kilka pokoleń mieszkańców Śląska Opolskiego zna jego najsłynniejsze realizacje. No przede wszystkim to nasza wielka baba na byku, która tutaj stoi. Tutaj widzimy model przejściowy w skali 1 do 10. To jest pomnik poświęcony bojownikom o wolność Śląska Opolskiego. Od jakiegoś czasu on się nazywa pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego. To jest pomnik, który został ustawiony w Opolu na Placu Wolności i 9 maja 70 roku ten pomnik tutaj został odsłonięty. I to jest największe dzieło Borowczaka, najbardziej monumentalne, wymagające jakby największej takiej sprawności i też w takim konstruowaniu czegoś, co jest potężnym dziełem w jednym miejscu. Oprócz baby na byku, zwanej opolską Nikę, przed matką Polką Jan Borowczak miał już w dorobku serię monumentów upamiętniających dramatyczne dzieje Śląska Opolskiego. Pomnik martyrologii jeńców wojennych w Łambinowicach z 1966 roku, pomnik martyrologii jeńców przymusowych w Kędzierzynie Blachowni z roku 67, oraz odsłonięty dwa lata później pomnik wyzwolenia w Gorzowie Śląskim. Prace, które tato realizował, pomniki, na które bardzo często miał bardzo mało czasu, wymagały podporządkowania życia rodzinnego jego pracy. Pomniki, które zrobił, stanowiły jego drogę twórczą i każdy z tych pomników był pomnikiem znaczącym, którym tato starał się osiągnąć coś nowego, odkrywczego, czy coś znaczącego dla rzeźby. Tato znany był z tego, że był ciepłym człowiekiem, który potrafił nawiązywać kontakty z ludźmi, z którymi pracował przy pomnikach. Zawsze miał dobre relacje z pomocnikami, znany był z tego, że z wszystkimi się zawsze witał. Znany jest jego długi związek z pomocnikiem Eugeniuszem Kubowem, z którym zrealizował większość ważniejszych pomników.